Witam w kolejnym odcinku serii, w której budujemy stronę na WordPressie od zera z uzasadnianiem wszystkich decyzji, które po drodze podejmujemy. W poprzednim odcinku wybraliśmy motyw, a dzisiaj zaplanujemy sobie pierwszą wersję strony głównej. Chyba nikogo nie trzeba przekonywać, że strona główna jest najważniejsza. Pytanie, czy musi być atrakcyjna? Według mnie strona główna niekoniecznie musi być zniewalająca wizualnie. Bardziej istotne będzie to, czy w sposób atrakcyjny prezentuje naszą ofertę i to, że jest ona skuteczna. A więc, czy atrakcyjna wizualnie? Tak, choć niekoniecznie. Atrakcyjna prezentacja oferty? Zdecydowanie tak. I teraz, co powinniśmy umieścić na naszej stronie głównej, żeby strona prezentowała naszą ofertę w sposób skuteczny i atrakcyjny. Tutaj nie musimy odkrywać Ameryki na nowo i wystarczy podejrzeć, jak skutecznie robią to inni, ci, którzy robią to dobrze. Ja zaproponuję takie wyzwanie. Zatrzymaj na chwilkę ten filmik, za chwilę powiem, w którym momencie, i proponuję, aby odwiedzić 5 stron głównych znanych witryn, za chwilę je podam, które, i zanotować, co one mają ze sobą wspólnego. I teraz, jakie strony mamy w zestawie do porównania? Linki też będą w opisie do tego filmiku. Strona, która sprzedaje hosting, to jest nasz pierwszy kandydat. Stronę, która sprzedaje wtyczkę do WordPressa, popularny Page Builder. Kolejny kandydat to strona, która oferuje motyw do WordPressa. No i żeby nie było tak tylko WordPressowo, w naszym zestawie jest też stronka, która sprzedaje muzykę pozwalającą się tam skupić na pracy. A na koniec jeszcze jedna strona, która sprzedaje niejako osobę, a raczej usługi osoby, no bo człowiek jakby nie patrzeć, czy może marka osobista, też może być produktem. I teraz zadanie polega na tym, żeby popatrzeć sobie na te strony i wynotować rzeczy wspólne, podobne, jakieś takie powtarzające się schematy czy wzorce. Na co należy zwrócić uwagę? Pomoże nam w tym taka tabelka, link do tego PDF-u też będzie w opisie do filmiku. A więc tak, przede wszystkim patrzymy, jak jest zbudowana pierwsza, ta najważniejsza sekcja strony. Co ona zawiera? Czy jakieś przyciski, jakiś tytuł, jakieś teksty. To samo robimy z ostatnią sekcją na stronie, podobnie co zawiera. A następnie przyglądamy się jak gdyby całemu środkowi, czyli tutaj zwróćmy uwagę na podział strony na sekcje, czy łatwo tę sekcję dojrzeć, czy łatwo ogarnąć, o czym każda z nich jest. W następnej kolejności przypatrzmy się długości tekstów, tych takich od dłuższych ciut opisowych. A więc jak długie one są, jak są rozmieszczone. Kolejna rzecz to na tapetę idą nagłówki, czyli tytuły sekcji albo też podtytuły, bo mogą być takie jakby zagnieżdżone. A więc ile ich mamy na stronie, jakie one są duże, w sensie wielkości fonta, czy są długie czy krótkie, czy są zrozumiałe. Kolejna sprawa to obrazki, albo też mogą to być ikonki, to i to. Ile tego jest? I czy mają te obrazki coś wspólnego z tymi tekstami, które im towarzyszą, tymi tekstami obok? Na koniec przyciski. Znowu, ile ich jest? Gdzie są? I tutaj coś, co może się wydawać trochę zabawne, ale szybko zauważymy też pewną wspólną ich cechę, jaką częścią mowy jest ich etykieta. A na koniec zwróćmy też uwagę, czy na tych stronach jest coś, co ja nazywam elementem ludzkim, czyli czy na przykład są cytowane jakieś osoby, może są ich zdjęcia. No i jeśli
Ktoś ma jeszcze jakieś swoje inne dodatkowe informacje, też może sobie tutaj na dole podsumować. Po zrobieniu takiego ćwiczenia dostrzeżemy mnóstwo cech wspólnych, które mają wszystkie te strony, mimo że każda z nich wygląda inaczej i sprzedaje coś innego. I jako taki, można powiedzieć, bonus, jak wypełnimy sobie tą tabelkę, to niejako sami sobie stworzymy dobre wytyczne, jak projektować skuteczne strony. A więc, co musi zawierać strona główna, żeby była dobra i skuteczna? Zaczynamy od tak zwanej sekcji głównej. Po angielsku to się nazywa Hero Section, czasami też Hero Image. To musi być taka duża część, która przyciąga uwagę, a więc będzie miała albo jakieś takie mocny kolor w tle, albo zdjęcie. Musi mieć jasny komunikat, ta sekcja główna, o czym jest ta strona. Czyli jeśli ktoś tu trafia po raz pierwszy, musi wiedzieć, zaledwie po przeczytaniu tytułu i tych krótkich towarzyszących mu tekstów, o czym ta strona jest, czyli co ona sprzedaje, co oferuje. I jeśli to nie jest jasne po przeczytaniu tej pierwszej sekcji, to znaczy, że strona główna jest do poprawy. Ta część Hero musi też zawierać przycisk, który zachęci użytkownika do wykonania jakiejś konkretnej, zaplanowanej przez nas akcji. Czyli jest to tak zwany call to action. Często widzimy może w internecie wielkimi literami pisane CTA. To jest właśnie ta zachęta do akcji. Czasami będzie to jeden przycisk, ten główny cel, na przykład kupienie, zapis na jakąś listę, a czasami dwa. Ten pierwszy główny to jest to, co chcemy osiągnąć już tak docelowo, a drugi taki dla niezdecydowanych, dla szperaczy, którzy chcą tam jeszcze sobie coś posprawdzać. Potem lecą sobie po sobie kolejne sekcje, które przybliżają nam ten oferowany produkt, firmę, usługę, co tam nasza strona sprzedaje. Oferuje. I tutaj uwaga, te treści w tych kolejnych sekcjach mają też również taką funkcję, żeby utwierdzić nas w słuszności podejmowanej decyzji. I tutaj zwróćmy uwagę na modułowość tych sekcji. To są jakby takie niezależne klocki, które tak na dobrą sprawę moglibyśmy poprzestawiać, jeśli chodzi o kolejność. A nawet dodać coś w środek. I właśnie o to nam chodzi, bo ta strona w ten sposób będzie elastyczna i w przyszłości pozwoli nam łatwo ją rozwijać. Teraz ile tych sekcji? Może być ich dużo. W ogóle jest tak, że badania pokazują, że większość internautów woli scrollować stronę w dół, niż po prostu jak gdyby nawigować po stronie, klikając w te przyciski w menu w poziomym. No czym to jest spowodowane? Różnymi względami. Tym, że coraz częściej strony odwiedzamy ze smartfonów, może z tabletów. Czasami nawet siedzimy na wersalce z laptopem, ale powiedzmy trzymamy go na kolanach i tam łatwiej nam scrollować stronę główną i sobie tam coś oglądać niż klikać. Stronę główną zwykle uwieńczamy ponowną zachętą do podjęcia akcji. Czyli ta ostatnia sekcja znowu zawiera jakiś call to action i jakiś tekst, który utwierdzi nas w przekonaniu, że ten produkt, ta oferta jest dla nas i my na tym skorzystamy. W kolejnym filmiku zrobimy sobie szkielet takiej strony już na WordPressie. W edytorze blokowym WordPressa jest to bardzo szybkie i wygodne, praktycznie zajmie nam to kilka minut. I w ten sposób będziemy mieć taki dobry fundament, bazę do dobierania później fontów, obrazków, kolorów i tak dalej, rozwijania naszej strony. A to już wszystko na dzisiaj. Ja dziękuję za uwagę. Agnieszka Bury.